W poprzednim filmie przeanalizowaliśmy prosty przykład zastosowania pojęcia wartości bieżącej. Zadanie, które rozwiązaliśmy, polegało na tym, że wyobraziliśmy sobie taką sytuację, że mamy jakiegoś kontrahenta, który ma nam zapłacić jakieś pieniądze i dał nam do wyboru trzy metody wywiązania się z tego zobowiązania. Pierwsza metoda jest taka, że zapłaci nam dziś 100 zł. Tak po prostu. Drugi sposób był taki, że zaproponował nam, że może nam zapłacić 110 zł, ale za dwa lata. A trzecia metoda zapłaty zaproponowana przez niego była taka, że zapłaci nam w trzech ratach dziś zapłaci 20 zł, za rok zapłaci 50 zł, a za dwa lata dopłaci jeszcze 35 zł. No i naszym zadaniem było zdecydowanie, która z tych metod jest dla nas najbardziej korzystna i wskazanie jej. No i rozwiązaliśmy to zadanie w ten sposób, że obliczyliśmy wartość bieżącą dla każdej z tych metod otrzymywania tej zapłaty. Oczywiście wartość bieżąca, czyli dzisiejsza tych 100 zł otrzymanych dzisiaj to jest po prostu 100 zł. Obliczyliśmy, że bieżąca wartość obietnicy zapłaty 110 zł za dwa lata jest równa 99 zł i 77 groszy, czyli tyle ta obietnica jest warta dzisiaj. Obliczyliśmy również, że bieżąca wartość te, tych wypłat rozłożonych na raty jest równa 99 zł i 37 groszy. Porównaliśmy te trzy kwoty i otrzymaliśmy taki wynik, że ta jest najmniej korzystna, ta metoda jest najmniej korzystna, ta druga jest trochę lepsza, ale ta pierwsza jest najlepsza. Wszystkie te jednak obliczenia opierały się na tym, że założyliśmy, że roczna stopa zwrotu z takich bezpiecznych inwestycji jest równa 5%. I to 5% tutaj wszędzie występowało w tych obliczeniach. Tutaj do zdyskontowania tych wartości użyliśmy właśnie tej stopy zwrotu. Więc ja może teraz przepiszę to jeszcze raz, ponieważ chciałbym przeanalizować, jak odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu zależy od tego, jaką wartość tej stopy zwrotu przyjmiemy. Więc przepiszę teraz jeszcze raz te kwoty i jak to liczyliśmy. Czyli tutaj będę pisał, ile wynosi wartość bieżąca PV, to jest skrót od Present Value. Przy założeniu, że stopa zwrotu jest na 5%. Podkreślę to tutaj, pisząc w indeksie te 5%. Więc wartość bieżąca 100 zł, czyli ile to jest warte dziś, jest po prostu 100 zł. I to akurat od tych 5% nie zależy. Wartość bieżąca tego drugiego wyboru była liczona w ten sposób, że wzięliśmy 110 zł, podzieliliśmy przez 1,05 i tutaj właśnie te 5% wchodzi, do kwadratu, do kwadratu, bo dyskontowaliśmy dwa razy. I otrzymaliśmy kwotę 99 zł i 77 groszy. No, a wartość bieżąca tej trzeciej możliwości była obliczona w ten sposób. Użyliśmy 20 zł. Do tego dodaliśmy, to jest tutaj napisane, 50 zł podzielone przez 1,05. I tutaj znowu widzimy wpływ tej rocznej stopy zwrotu na wynik. I 35 zł podzielone przez 1,05. Do kwadratu, bo to było dyskontowane dwa razy, bo to dwa lata czekamy na tę wpłatę. I dostajemy wynik: 99,37. To jest to, co obliczyliśmy w poprzednim filmie, a tutaj tylko przypomniałem. No a teraz zastanówmy się, co będzie, jeżeli ta stopa zwrotu będzie inna. No i wykonamy teraz te same rachunki dla stopy zwrotu równej 2%. Czyli przyjmiemy teraz, że nasza stopa zwrotu jest równa 2%. I przy tym założeniu wykonamy te same rachunki jeszcze raz. No to 100 zł się nie zmienia. Wartość bieżąca 100 zł to po prostu 100 zł. 100 zł wypłacone dzisiaj to jest zawsze warte 100 zł. Teraz, żeby obliczyć bieżącą wartość tych 110 zł wypłaconych za dwa lata, muszę podzielić teraz przez czynnik 1,02. Tak jak wtedy dzieliłem przez 1,05 bo tutaj było te 5 to jest tutaj 5%, to teraz dzielę przez 1,02 do kwadratu, bo dyskontuję to dwa razy, bo teraz 2% tłumaczcie na te 2 setne tutaj. Ten czynnik to jest 1 plus stopa zwrotu. Stopa zwrotu jest 2%, czyli 2 setne. No i zobaczmy, ile tutaj dostanę. Użyję do tego kalkulatora. Czyli 110 mam podzielić przez 1,02 w kwadracie. To wychodzi 105,728, czyli w zaokrągleniu 105,73. Czyli to będzie 105,73. A jak będzie dla tej trzeciej możliwości, ile tutaj będzie równa wartość bieżąca? No, 20 zł, do tego dodam 50 zł, ale tym razem podzielone przez 1,02, dodać 35 <złotych>, podzielone tym razem przez 1,02 w kwadracie. Tutaj dyskontuję raz, tutaj dyskontuję dwa razy, bo to dwa lata czeka ta wypłata. I teraz obliczmy, ile to będzie. 20, dodać 50, podzielone przez 1,02, dodać 35, podzielone przez. 1.02 w kwadracie to dostanę w wyniku 102,66. 102,66 zł. No dobrze. Widzimy, że wyniki naszej analizy się zmieniły. Okazuje się, że teraz najkorzystniejszą opcją jest ta druga. Ten drugi wybór jest najkorzystniejszy, bo wartość bieżąca tej wypłaty odroczonej o 2 lata jest równa 105 zł i 73 grosze, czyli teraz to jest najlepsza możliwość, to jest najlepsza opcja. Drugie miejsce zajmuje ta, a ta jest tym razem najgorsza. Przypominam, że poprzednio ta pierwsza była najlepsza, ta była trochę gorsza, a ta była najgorsza, najmniej opłacalna. Czyli widzimy, że ta, która była najbardziej opłacalna, teraz stała się najmniej, najmniej opłacalna. No, dlaczego tak się stało? No, ponieważ wszystkie te tutaj dyskontowania, które wykonywaliśmy, bardzo istotnie zależą od tego, jaka jest ta stopa zwrotu tutaj przyjęta. No i jeżeli stopa zwrotu jest dużo mniejsza, a 2% to jest dużo mniejszy niż 5%, no to wtedy potencjalne korzyści z lokat, z inwestycji są dużo mniejsze. Więc w konsekwencji te 110 zł wypłacone za dwa lata jest dziś warte więcej wtedy, dlatego że 110 zł dzielimy tutaj przez czynnik mniejszy niż dzieliliśmy poprzednio. Tutaj dzieliliśmy przez 1,05 do kwadratu, a tutaj dzielimy przez 1,02 do kwadratu. Więc w konsekwencji dostajemy większą liczbę, skoro dzielimy przez mniejszy czynnik. No i widzimy, że ta druga opcja właśnie zyskała tutaj dzięki zmianie tej stopy procentowej najwięcej. Tutaj oczywiście się nic nie zmieniło. A ta też zyskała, ale trochę mniej. Tutaj zyskaliśmy prawie 6 zł, a tutaj zyskaliśmy tylko 3 zł z kawałkiem. No i to jest związane z tym, że zmiana tej stopy procentowej nie wpłynęła na wartość tych 20 zł. W pewnym stopniu wpłynęła na zdyskontowaną wartość tych 50 zł, bo, bo tutaj się dzieli przez ten czynnik, ale dzieli się tylko przez ten czynnik w pierwszej potędze, bo ta wypłata czeka tylko rok. No i najwięcej wpłynęła na. Zdyskontowaną wartość tego ostatniego składnika 35 zł czeka na, na wypłatę 2 lata, więc tutaj dzielimy przez ten czynnik w kwadracie 1,05 kwadracie, to i przez 1,02 w kwadracie, więc na ten składnik, tego schematu wypłaty, ta zmiana stop procentowej miała największy wpływ. Tutaj trochę mniejszy, tutaj żaden. No i w sumie ta, ten, ta metoda wypłaty zyskała mniej niż ta. Na którą zmiana stopy procentowej miała największy wpływ. Znaczy, widzimy, że założenie, ile wynosi ta stopa procentowa, jest bardzo istotne. W następnym filmie przeanalizujemy przykład jeszcze minimalnie bardziej skomplikowany i opowiem może trochę więcej o zdyskontowanych przepływach pieniężnych.